Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry. Becia, gdzie ty jedziesz? Słuchajcie, jadę, bo zdradzę wam sekret. Nie wiem, czy już mówiłam, czy nie. Moja siostra ze swoim mężem i z córką przyjeżdża z Hiszpanii do nas na święta. 3 dorosłe osoby będę jeszcze miała. A ja lubię żywić ludzi, także jestem zadowolona. Ale ponieważ mamy małe mieszkanko, więc jej córka Dominika będzie u nas spała, a ona z mężem będzie spała w hotelu. Ale blisko koło nas także. Właśnie jedziemy zobaczyć, bo w normalnych hotelach to ceny takie wysokie, a jedziemy do kompleksu sportowego Arena i oni mają hostel. Hostel, tak. No. I tam jest ceny dobre. I fajne pokoje, bo nawet żeśmy zdjęcia oglądali. Mm-hmm. I ludzie chwalą mnie. Fajne komentarze są, że miła obsługa, że czyściutko. Mają dosyć tych pokoi, trochę. Mm-hmm. Także zawsze jakby ktoś do żagania przyjeżdżał, to w dobrej cenie można znaleźć. Do 200. Dwuosobowy. 180 zł. To nie jest wcale taka cena wygórowana. Kurde, nie wiedziałam, że on tak powoli jedzie. No nie jest wygórowana, nie. Właśnie cena fajna, bo tam jest i z łazienką. Tak, z łazienką w pokoju i do tego jest ten, jak to się nazywa, telewizor, dostępny internet, no, tylko że bez śniadania, ale jest tam taki bar, że można. No i jest kuchnia wspólna, że można sobie coś tam. I słuchajcie, i najfajniejsze jest to jeszcze, że obok hotelu, dosłownie 20 kroków, jest basen kryty. No, bo hala sportowa, kręgielnia. Tak, i chyba jak się nie mylę, jeżeli w tym hostelu wynajmiecie nocleg, to będziecie mieli 20% zniżki jeszcze na basen kryty. Na basen. Tam jest squash, basen, siłownia, fitness, kręgielnia, nie? Kort do tenisa. Kort do tenisa. Chciałem powiedzieć co innego, do czego innego, no ale do tenisa niech będzie. Patrzcie, jeszcze coś zapomniałam. A na basenie kryty są jacuzzi, jest ten sauna. Są sauny różne i solankowe i jakieś. Nie idzie tu nikt? Nikt nie idzie, no przecież widzę. Widzę. Ty widzisz, a ja nie widziałam. A ty nie musisz, ja widzę za wszystkie. Mój wzrok jest dookoła. O, tutaj, po prawej stronie. No to się wiesza. Pokaż gdzie ty jedziesz, jak... Tu jest? Tak, tam. A no to ja tutaj zakręcę, nie wiedziałam, ta Becia się zabrała. O, pokaż, tu jest hala sportowa. Tak, tu jest hala. Tu jest nasza drużyna czarnych żagań siatkarzy w drugiej lidze. A tutaj jest basen. I zaraz przejedziemy koło basenu. Tak. Czekaj, niech ta BM-ka wyjedzie. Aha. Ale niska. No, a tutaj jest nasz basen. Taki nawet dość duży, słuchajcie. Duży. I nowoczesny. No bo ma parę lat dopiero. Aha. Tam objedź sobie. A po co? Tam przecież mogę. Aha, no to jak tu chcesz, to jedź wtedy. A tu macie właśnie halę sportową. No. Wybudowane za dobrych czasów jeszcze. I tutaj jest właśnie to do jedzenia w tym no, budynku. No, w tym budynku. Czekaj, a tu przejedziesz w ogóle? Tak, przejedziesz. Jest wjazd do hostelu. No, jest otwarty zakaz prowadzenia zwierząt. No. Dobra, ja tutaj pójdę. I tutaj mamy hotel nasz mały, taki tak, malutki. Dla sportowców. Dla sportowców, ale jeżeli nie ma sportowców, to też normalnie wynajmują. Dobra, Becia idzie. Co tam, Becia, powiedz, załatwiłaś? Już wam mówię, słuchajcie. Hostel czyściutki. Czyściutko, cieplutko. Żadnych jakichś stęchlizny czy czegoś takiego, nic. Pachnąco.
także wzięłam, bo naprawdę za tą cenę w żaganiu się nigdzie nie znajdzie. No, ciężko w ogóle znaleźć taką cenę. Tak, także jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić Żagań, a nie ma gdzie się przespać, to za nieduże pieniądze tutaj naprawdę można. Tak jak mówię. A zresztą jest w ogóle strona, także można sobie zobaczyć. Arena Żagań. Tak, Arena Żagań. Jakby ktoś chciał tutaj pozwiedzać te rejony czy coś, to uważam, że jest to najtańszy i może nie najtańszy, gdzieś tam jeszcze słyszałam, że są tańsze pokoje, ale prawdopodobnie... Ale z łazienką wszystko. Ale prawdopodobnie nie mają wszystkie łazienki i nie jest to tak czyściutki lokal jak tutaj. Także a teraz... Fajny, a jeszcze parking przed tym. Przed samym tym, tak, ale jest darmowy, bo niektórzy no. zakażą płacić, co nie? Tutaj nie, tu nie jest strzeżony, ale jest darmowy, gdzie wjazd jest na teren ośrodka tylko dla hostelu. Także jak jest gdzie i postawić samochód, blisko jest sklepy, Biedronka blisko jest... Naprzeciwko. Tak, naprzeciwko praktycznie. I bar z jedzeniem też jest. A jaki piesek idzie? Także już wiecie, gdyby ktoś chciał Żagań odwiedzić, pozwiedzać, czy tutaj okolice, to... Tak jest. Czekaj, bo tu teraz jedzie znowu. To wiecie, gdzie się zatrzymać. No jak się jeszcze zmieścił, zobacz, takim małym pachruściem. A teraz, tak jak mówiliśmy wcześniej, w korku. Jedziemy do miejscowości Bożnów. Tak, jedziemy do Bożnowa zobaczyć. Zobaczyć, gdzie to w ogóle, czy w ogóle funkcjonuje tu jakieś przytulisko. Ja kiedyś działałam w stowarzyszeniu Zwierzoluby, Żagańskie Zwierzoluby, ale z powodu braku czasu po prostu się zrezygnowałam, bo nie mam czasu. Ale przez jakiś czas pomagałam, oczywiście charytatywnie, dokładając też trochę swoich pieniążków, zwierzakom bezdomnym. Ale ponieważ nie mam już czasu, żeby tak angażować się, to zrezygnowałam. Ale tutaj do Bożnowa skoczymy i zobaczymy. No to jest blisko, to jest praktycznie tak, to będzie jednorazowe. Ktoś tam napisał, żeby zrobić zbiórkę pieniędzy. Nie, żadnych zbiórek pieniędzy nie będzie organizowane, bo to nie o to chodzi. Będzie chodziło tylko o to, jeżeli Pan wyrazi zgodę, to podamy adres, czy na nasz adres skrzynki pocztowej, po prostu wysłać, no zobaczymy, te jakieś kołdry, ręczniki, czy karmę, co nie? A my przekażemy. No ale jakaś szkoła chce Ci pomóc, coś tam No mówiłaś. Też właśnie tak, bo już rozmawiałam właśnie z taką panią, odnośnie właśnie szkoły, która też mogłaby zrobić zbiórkę karmy. Bo to nie chodzi o pieniądze, nie, to nie chodzi o żadne pieniądze. Ja nie będę się tu bawić w żadne pieniądze, chodzi tylko właśnie, żeby... No karmy są po prostu drogie. Po prostu są drogie karmy, teraz poszły tak w górę, że ludzi po prostu nie stać. No i... Kurde, no nie mogę wyjechać, bo jeden za drugim jedzie, a nikt nie wpuści. No, nikt cię nie wpuści. Tak. Z tej strony ciężko wjechać. Także nie będzie żadnej zbiórki pieniędzy. Tak jest. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. Słuchajcie, dałam przepis z naleśnikami. No dzisiaj, proszę. Tak, są to właściwie naleśniki. Wczoraj. Tak, wczoraj. No bo u nas to jest dzisiaj, u was to jest wczoraj. Są to naleśniki do krokietów. Są naprawdę wspaniałe, nie pękają, możecie zawijać, po pierwsze są, wychodzą cieniutkie, możecie zawijać krokiety, nic się z nimi nie dzieje, na pewno wam nie popękają. A ja jednego już ci pożarłem. Z czym? Ze stroganowem twoim. Tak. Pycha. On sobie do tego ostatniego naleśnika, co tam jest w filmiku, tego grubszego, sobie zapakował gulasz z tego stroganowa i on sobie zrobił takiego krokieta. Taki placek po węgiersku. Coś takiego. Tylko, że to nie to, ale... Nie no, placek po węgiersku to jest ten... Ziemniaków. Ziemniaków to są... A był po mojemu. Tak, to był po Artusiowemu.
Po królu Arturu. Ach, dobrze, po królu Arturu ty. I macie dzisiaj wycieczkę. Po żeganiu, ładna pogoda. Ładna, bardzo ładna. Także polecam, weźcie sobie tam, nie wiem, dajcie do obserwowanych czy coś, żeby później nie szukać w grudniu, jak będziecie robić krokiety czy naleśniki, bo ja na przykład ja zrobiłam teraz, wyszło mi tam chyba 14 naleśników z tej porcji, ale ja jeszcze raz dorobię, bo ja sobie po prostu zamrażam naleśniki. Ja sobie naleśniki zamrożę i później tylko farsz raz, dwa i... A, piszczałka się włączyła. Tak. Majunia. Po prostu jest dużo szybciej, ale naprawdę, no, uważam, że te naleśniki są tak proste, że każdy sobie poradzi. Zresztą nawet jedna z was pisała, to chyba Grażynka, bo Grażynka zawsze na to wygląda, że widziała, napisała: Beciu, z twojego przepisu to nawet pierwszy naleśnik wychodzi. No. A tu akurat pierwszy naleśnik mi trochę pękł, ale po prostu źle szpatułką wzięłam i on mi tam, co nie? No, może być tędy. Ale on mi trochę pękł. No Junie, cichutko. No, no, ja wiem. Także zobaczymy, co tutaj słychać u tego pana. Czy to... Czy oni w ogóle coś chcą? Zobaczymy. Bo może to są tacy ludzie, że powiedzą, że nie i koniec. A nic na siłę. To twój zegarek tak cyka? Nie, to cyka ten. A, myślałem, że twój zegarek tak chodzi. Któraś kiedyś pani na moim filmiku napisała, tam coś gotowałam. Zielone. I że jest w takt, że tak się wsłuchała w tykanie zegarka, co nie? A ja mówię do niej: droga pani, to nie zegarek, to moja zmywarka. No, ona tak chodzi. Jak zegarek. Tak, jak zegarek. Ja mówię, nie, bo akurat widocznie coś, jakiś garnek się tak przechylił i ten strumień wody był tak cik, 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 cik. A ja mu napisałam, no ja nie robię przepisów w jakimś studiu czy coś. Nie mam jakichś tam dźwiękowców, filmowców. Mówię, ja po prostu to kręcę sama i to kręcę w swojej kuchni, tak? A wiadomo, jak to w mieszkaniu. Raz chodzi pralka, raz chodzi zmywarka, czy suszarka do prania. Majunia! Nieraz lodówka się włączy. Kiedyś też na jakimś tam przepisie było tak, że ta pralka przestała prać i zaczęła pikać, bo już przestało. Czy kawa? Ekspres do kawy dawał znać, że już skończył. No tak jak w domu, no tak jak u każdego w Biedronka domu. Otwarta jest, no, wielka. Tak, nie wiem, czy żeśmy wam mówili, bo byliśmy w Biedronce i jest wielka. Nawet ma stoisko końcu, mięsne. Tak, pierwszy raz widziałam. Może u was coś takie jest? U nas ja widziałam pierwszy raz. Że jest stoisko mięsne, to znaczy jest lada. Że dwie panie za ladą są i podają mięsa te z Biedronki. Nie, że jakaś tam firma jest, tylko że biedronkowe. Ich nie. Tak. Majunia. Ona myśli, że my na działkę jedziemy. No. Musimy jechać, a nie ma kiedy. I w końcu jest ta Biedronka taka duża, że nikt sobie po plecach nie chodzi. No, jest wielka, tak powiększyli. Tak. Przyspiesz. Jak przyspiesz? No, będziemy mieli rower. Tak, rower. I kto będzie jeździł tym rowerem? Ty, z Mają w koszyku. Tak. Nie wiem, czy Dubka by jej się zmieściła do koszyka. Maja! Nie jedziemy na działkę. No po co to mówisz? Ona i tak bije. Teraz macie koncert. Ale już dawno nie było koncertu. No. Śpiewaczka dawno nie robiła swojego koncertu. Jak pies ciągnął. No zmienisz się. Zdziwisz się zaraz. Tak, zaraz się zdziwisz.
Becia, hamulcuj, Becia, Becia. Ty jesteś Becia? No i co się stało teraz? Co? Zrzedła minka? Od razu cisza? Od razu cisza, nie tu? To nie tu pani pojechała. O, jeszcze tu nie byliście. Nie. Widzicie, jesteśmy w Żeganiu, a tu w Bożnowie. Taka wioska przy mieście. Taka dość duża wiocha, nie? Wioska. Że 2000 ludzi też mieszka. Dużo ludzi z Żegania się pobudowało, nie? Mają blisko na zakupy. Także jak znajdziemy, jak ten, to wam później pokażemy, bo nie chcielibyśmy, no żeby tam po prostu ludzie nie chodzili, no, do tych dobra. Państwa. Witajcie ponownie. Tak. Nie udało nam się, wiemy gdzie. Tak, wiemy gdzie jest. Ale pana nie było, bo pojechał do pracy. Pan pracuje, tak, pojechał do pan pracy. Pan gdzieś pracuje, ale zostawiliśmy u sąsiada kontakt. Potwierdził, że tak, opiekuje się psami znalezionymi. Aha. Bo sam powiedział, że kiedyś wiózł go, go nawet do naszego weterynarza. Tak, do weterynarza. Także na 90% jest potwierdzone, zostawiliśmy kontakt. Kontakt, jeżeli tamten pan będzie miał ochotę na jakąkolwiek pomoc, to po prostu do nas zadzwoni. No. Jeżeli się nie odezwie, no to znaczy, że... Że nie chce. Że nie chce, no i to my na to po prostu nie będziemy mieli już wpływ. Bo to tymi psami najpierw się opiekowała mama, a teraz on. Tak. Także zobaczymy. Zobaczymy, czy się odezwie. Jakby jechał rowerem, to bym go widzieć, poznał. Może właśnie. Ale przedszkole ładne mają tutaj, nie? No, ładne. Szkoła, przedszkole, żłobek. No kurde, na wsi, nie? Jakie domy piękne, piękne pobudowane. Domy, tak. No takie domy. Domy ładne, bardzo czyściutko. No, taka niemiecka wieś. Tak, bardzo czyściutko i bardzo ładnie. No i widać, że nawet w takiej wiosce mieszkają też ludzie z dobrym sercem. No. No bo pomagać bezinteresownie zwierzętom to... Sąsiadowi daliśmy numer, żeby się skontaktował. Ja patrzę na sąsiada, na tego gościa. Mówię, ty, a ty ze mną do podstawówki nie chodziłeś? On no, jakiś jad mały. Kolegę z podstawówki spotkałem. No, tyle lat. On mówi, to ty Artur? Ja mówię, no ja. 40 lat się nie widzieli. No. Szok. Szok. Teraz jeszcze z Majcią gdzieś pojedziemy sobie po ciuma. Tak. Niech sobie po ciuma. Ciumkę sobie wykręci. No i widzisz, jesteśmy w Żeganiu praktycznie, nie? No. Nie, no bo właśnie mówię, no temu panu właśnie to ewentualnie mogę mu jeszcze jaką pomoc, to gdyby przykładowo chciał z psami do weterynarza jechać, to też jestem w stanie od czasu do czasu go swoją ciężarówką zawieźć. Oczywiście nieodpłatnie. Tak, bo my nic z tego nie chcemy. Tak, nieodpłatnie, więc no. Uważam, że też jest to duża pomoc, no bo moja ciężarówka duża i zawsze można 2, 3 i 4 psy załadować. No, a żadnych pieniędzy zbierać nie będziemy, nie. Ani pieniędzy przekazywać, nie. Bo pieniądze to są pieniądze. Zaraz coś się przyczepi. Nie, to nawet nie chodzi w ogóle w grę. No. Zobaczymy tylko, także damy wam znać, czy jest odzew od tego pana. No, czy jest zainteresowany w ogóle pomocą. No, bo są różni ludzie, co nie? A niektórzy sobie nie życzą. Tak, nie życzą. Ale on był taki, że on sam zaczepił pogadać w ogóle. A ja głupi nie pomyślałem nawet. Wreszcie coś powiedziałeś, wreszcie powiedziałeś prawdę. No. Gadałem z nim ze 20 minut i patrz. I nie zacyknęłeś, no. Nie zajarzył chłop, no. Ale my jesteśmy uparci. Nie wiedzieliśmy co, gdzie, jaka i tak żeśmy znaleźli. Tak. A widziałeś tego pana tylko 20 minut na rowerze. No i... Jakie człowiek ma miękkie serce? Ale nie, chodzi o to, że po 20 minutach potrafiłeś ustalić to, gdzie on mieszka. No. No w końcu byłem kryminalnym, nie? Dochodzeniowcem przez ileś tam lat.
Na tym moja praca polegała. Ustalić co, gdzie, kiedy, jak i za ile, nie? I patrz, i wszystko ustaliłem. No. Teraz jedziemy z Majcią jeszcze? Tak jest. A co to jest, się korkuje? No już się korkuje. Proszę mi się tu nie korkować, bo my tu jedziemy. Co to jest? Wiecie, jak szaleje ciężarówką, zrobiliśmy. No. Pan zrobił ciężarówkę, oddaliśmy mojemu znajomemu. Wszystko zrobił tak, jak trzeba. Tak, i Becia może już jeździć. I Becia może fisiować. Tak, swoje mam 74 konie, czy ile to ma. Ale mi to tak. Ale słońce daje. Ja jestem taka, że mi tam dużo nie trzeba. A po co na mieście? I Majcia już znowu się uspokoiła. I tam dużo nie trzeba. Może jest ciężarówka. Kasztetowej do chleba. Może i ciężarówka stara, ale przynajmniej nikt jej nie ukradnie. Tak, troszkę obita z jednej strony. Nikt jej nie ukradnie, nie muszę się martwić. Krążę ubezpieczona. I ma sprawne podwozie, wszystko porządnie. No, zrobił, tak. Popatrzał. Nie muszę się martwić o to, że coś się stanie. Majcia zawiedzona, słuchajcie, musimy też na działkę jeszcze jechać. Tylko nie wiem, kiedy my to zrobimy, bo tą trawę by trzeba było ściąć i selery wykopać. Kurde, selery jeszcze są. No. Jak są? No jak jeszcze są właśnie, jak już sobie ktoś nie wykopał. Bo też tak może być, że już ich nie ma. Będziemy chyba kończyć, czy nie? No chyba tak, zaraz na most wjeżdżamy. No. Pojedziemy jeszcze z Majcią, niech sobie gdzieś pociuma. Także na dzisiaj wycieczkę kończymy. Tak, wycieczkę kończymy. Jak będziemy coś wiedzieć, to damy wam znać oczywiście. No. Trzymajcie się. Trzymajcie się, miłego dnia i takiego słoneczka wam życzymy. Do zobaczenia. Jak u nas jest, pa pa. Pa pa.